Czy warto kupić MacBooka Pro M1? To jest maszyna, której używam od pół roku, no i przyszedł czas na to, żeby się z zanim podzielić podpowiedziami i refleksjami, czyli 10 powodów, dla których warto kupić tą maszynę, ale też 10 powodów, dla których warto się zastanowić i może lepiej spojrzeć na inne produkty. No to zaczynamy. A nazywam się Bernard Fruga. Jestem człowiekiem, który na tym kanale pokazuje wam różne rozwiązania technologiczne, nietechnologiczne, między innymi właśnie o komputerach. Ten laptop posiada system operacyjny Mac OS, tak? czyli Macowy system znany tym, którzy na Macach działają, a tym, którzy byli tylko w środowisku Windowsów, kojarzy się z czymś jabłuszkowym. No To moim zdaniem dużym plusem tego sprzętu, nie tylko tego laptopa, ale każdego ze stajni to jest właśnie to, że tam jest system operacyjny dla osób, które lubią mieć święty spokój, który które nie potrzebują się przejmować tym, co działa, co nie działa, bo moje doświadczenie jest takie, że tu w zasadzie wszystko bezproblemowe działa, a na pewno dużo łatwiej niż na Windowsach czy w innych systemach. Drugi powód, dla którego warto sięgnąć po tego laptopa, to jest bezpieczeństwo. Jak się dużo mówi o cyberbezpieczeństwie, natomiast tradycyjnie firma Apple słynie z tego, że dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników, czy jeśli chodzi o te sposoby szyfrowania dysku, to gdzie są dane przechowywane. Oczywiście nic na świecie nie jest tu prezentowo pewnego, natomiast wiem, że osoby, które sobie szczególnie cenią bezpieczeństwo, no to raczej wchodzą w ekosystem Apple, zarówno w laptopach, jak i w tabletach, czy w telefonach. Także to kolejny ważny powód, dla którego warto rozważyć laptopa Apple. Trzeci powód, że powiedziałem, który jest najważniejszy, bateria, tak. Bateria, oczywiście to, ile ona trzyma, zależy od tego, jak używasz laptopa, ale zakładałbym, że przy takim przeciętnym użytkowaniu to możesz liczyć na 16 godzin pracy na tym laptopie. To jest dużo. To jest bardzo dużo. Są prawdopodobnie laptopy czy Chromebooki, które też mają mocne baterie, natomiast tutaj dzięki tej architekturze, tego, tego procesora, tego systemu, który tutaj jest na tym MacBook Pro M1, no to ten czas baterii jest naprawdę zadziwiający. Znaczy, firma Apple zawsze słynęła z tego, że miała dobre czasy baterii, natomiast tutaj można powiedzieć, już przeszli samych siebie. Kolejny powód, czwarty powód, dla którego warto sięgnąć po tego laptopa, to jak to, jest jak to wygląda, jak to jest zrobione. Znaczy, to wygląda i brzmi dobrze. Moim zdaniem są to użyte solidne, porządne materiały. Po prostu czujesz, że masz w ręku porządne urządzenie, i to, to też jest ważny powód, jeżeli pracujesz na co dzień z laptopem. Następny powód to. Wyświetlacz to ekran, to już taka można powiedzieć yy, odcisk palca firmy Apple, czyli wyświetlacz typu Retina. Ma 430, ponad 430 nitów, czyli to jest jasność. Tak? Mówi się, że jak już jakieś urządzenie ma powyżej 300 nitów, to jest wystarczająco jasne. To ma 430, czyli to jest wystarczająco mocny ekran, żeby pracować w różnych warunkach, w których musisz pracować. Także to był kolejny powód. Szósty powód to Ekosystem Apple. Czyli jeżeli jesteś osobą, która weszła w to środowisko Apple, czyli ma iPada, ma iPhone'a, to oczywiście naturalne jest, że będziesz mieć laptopa firmy Apple, dlatego że one są ze sobą synchronizowane, a mają rozwiązania softwareowe, które sprawiają, że one można powiedzieć ze sobą rozmawiają, tak? Możesz tutaj korzystać z tej synergii między tymi urządzeniami, no i to jest oczywiście plus tego urządzenia, oczywiście nie tylko tego, ale każdego laptopa Apple. Siódmy powód, który z kolei dla mnie jest bardzo ważny, to to, że to urządzenie bezproblemowo współpracuje z Microsoftem 365. Bo moim głównym biznesowym systemem, no to jest właśnie Microsoft, czyli praca na SharePoint, OneDrive, Outlook, Teamsy, i to wszystko dobrze działa na tym laptopie. Ja tutaj mam moje archiwum danych na OneDrive'ie. Ten OneDrive to jest na bieżąco synchronizowany, i jestem z tego zadowolony. To jest moim zdaniem też ważny atut tego sprzętu. Ósma sprawa. Można by powiedzieć, oczywista, ale warto się nad nią zastanowić sobie z niej zdać sprawę. Wszyscy wiemy o tym, że firma Apple produkuje i sprzęt, i system operacyjny, i też aplikacje. Natomiast to jest ogromny atut, dlatego że ja widzę, jak tutaj śmigają te aplikacje, które były zrobione przez firmę Apple. Bo firma Apple stworzyła nowy mikroprocesor, stworzyła hardware, czyli tego laptopa, ale też napisała oprogramowanie, które idealnie się wpasowuje w ten system. To jest jedna z nielicznych firm, która po prostu ma kontrolę nad całym systemem, czyli nad, i nad procesorem, i nad hardwarem laptopa, i nad softwarem. Także oni są w stanie to tak zrobić, że to wszystko sobie bardzo dobrze działa i to jest wyjątkowa wartość tego urządzenia. Dziewiąty powód, dla którego warto rozważyć tego laptopa, MacBooka Pro, no to jest serwis gwarancyjny. Na szczęście nie miałem okazji korzystać z serwisu w okresie gwarancyjnym, natomiast od użytkowników, którzy od lat korzystają ze sprzętu Apple, słyszę, że serwis Apple. Mimo, że przecież niedoskonały, nie święci garnki lepią, jest dużo sprawniejszy niż wszelkie inne serwisy. Także to też może być ważny argument dla tych z Was, dla których ważne jest to, że mieć święty spokój w okresie gwarancyjnym. No i prawdopodobnie warto też tą gwarancję wtedy rozszerzyć, że mieć też święty spokój w wydłużonym okresie gwarancyjnym. I dziesiąty powód, który jest na samym końcu, bo dla Ciebie może mieć mniejsze znaczenie. Dla mnie miał dość duże. To jest innowacyjny procesor M1. Ja byłem zainteresowany, jak to działa, w jaki sposób firma Apple zaimplementowała swoje rozwiązania hardware'owe i to był dla mnie ważny powód, żeby sięgnąć i zobaczyć, jak działa. Tutaj jest innowacyjny procesor, jest to nowa architektura. I to było te 10 powodów, którymi chciałem Cię zachęcić do tego, że jeżeli potrzebujesz kupić laptopa, no to sięgnij po MacBooka Pro. Ale nie wszystko złoto, co się świeci, Jestem w stanie też znaleźć 10 kontrargumentów. Argumentów za tym, żeby może zastanowić się, czy nie lepiej kupić inną maszynę. I pierwszy argument, myślę, że jest oczywisty, ale koniecznie trzeba od niego zacząć. To jest cena. Pod wieloma materiałami, które publikuję na kanale, czy jakimiś postami, pojawiają się natychmiast komentarze, a przepłacacie, jesteście frajerami, którzy nie wiedzą, za co płacicie, za te same pieniądze można mieć lepsze komputery innych firm. Tak jest. Można powiedzieć, patrząc tak zimnym okiem na ten sprzęt, na hardware, który tutaj mamy, no to ta relacja jakości do ceny nie jest powalająca. Tego typu laptop, który ja używam, jeżeli sięgniesz do tego sklepu, z którego ja kupiłem, czyli z komputronika, zresztą tam, tam link do komputronika partnerski umieszcza na dole w opisie, no to on kosztuje 6600 zł netto, czyli z VAT-em ponad 8100 zł. U, za takie pieniądze to ja mogę kupić innego laptopa, to prawda, możesz kupić innego laptopa, oczywiście spoza stajni Apple, który będzie miał podobny twardy dysk, pamięć operacyjną, był solidnie zrobiony. Natomiast możesz też sięgnąć po prostu po inny komputer, już z samej stajni Apple, czyli siostrzany laptop, to jest MacBook. Pro, ten, który ja tutaj mam, natomiast jest też MacBook Air, który w dokładnie tej samej konfiguracji, jeśli chodzi o wielkość dysku, o pamięć, kosztuje 5700 netto, czyli niespełna 7000 brutto, a różni się tym, że ma jeden rdzeń procesora graficznego mniej, oraz tym, że nie ma wiatraczka, który tutaj przy dużym obciążeniu chłodzi ten system oraz nie ma tego paska, tego touchpara, który jest tutaj na górze. Także można by powiedzieć, jeżeli wydaje się ta cena MacBooka Pro zbyt wysoka, a chcesz wciąż być w tym ekosystemie Apple'a, to może inny laptop, czyli MacBook Air albo jeszcze inaczej spojrzeć na po prostu na Mac Mini. Czyli na taką malutką kostkę, gdzie system operacyjny, gdzie pamięć, twardy dyspo, który jest ten sam, natomiast nie ma wyświetlacza. I te urządzenia są jeszcze tańsze. Także tutaj, no, pierwszym takim zastrzeżeniem można powiedzieć, które pewno też byście podrzucili, że no, no dobra, starel. Mówisz o komputerze, który jest bardzo drogi. Tak, mówię o komputerze, który jest bardzo drogi. Jak się e, śmieją ludzie, którzy używają od lat Apple w polityce cenowej, nigdy nie było przypadków. Czyli te urządzenia są drogie, natomiast użytkownicy mówią, wiemy, za co płacimy w firmie Apple. Drugi powód, który może sprawić, że w Twojej głowie zapali się lampka, czy aby chcesz kupować ten komputer, no to jest kwestia twardego dysku, który jest przylutowany do płyty głównej. Czyli nie masz możliwości wymiany twardego dysku. Jeżeli już kupisz sobie ten komputer na przykład z twardym dyskiem, który będzie miał pół tera czy jeden tera, to już nigdy tego dysku nie wymienisz. Jeżeli ten dysk ci się zepsuje, to musisz mieć całą płytę główną, jeżeli masz ochotę mieć więcej pamięci na dysku, to po prostu musisz używać dysku zewnętrznego. I to jest jeden z poważnych mankamentów, myślę, dla, dla wielu z nas, którzy mówią, ojejku, ale co to za firma, że oni te twarde dyski przyspawali, przygotowali do płyty głównej, no tak, to przypuszczalnie poza tym że o stronie technicznej firma Apple mówi, że dzięki temu ten dysk działa szybciej i sprawniej, to prawdopodobnie jest też powód ekonomiczny. Po prostu w tym momencie jesteśmy skazani na to, żeby kupować te dyski od razu, duże dyski, gdy kupujemy te laptopy. No i to jest, to jest pewien mankament, oczywiście. Trzeci powód, który mógłby sprawić, że zastanowisz się, czy aby chcesz kończyć ten komputer kupić, to ile mamy portów. Tutaj, w tym komputerze mamy tylko dwa porty są takie gniazdka USB-C, Thunderbolt 3. Są tylko dwa, czyli jeżeli potrzebujesz więcej urządzeń podłączyć, to musisz mieć jakieś przejściówki, akcesoria i to też jest pewien mankament. Zresztą, bliski temu mankamentowi jest też czwarty mankament. Otóż nie ma tutaj w tym laptopie czytnika karty SD, czyli jeżeli jesteś na wyjeździe i nagrywasz jakieś filmiki, czy robisz zdjęcia swoim aparatem fotograficznym i masz to na karcie SD i potrzebujesz przerzucić do laptopa, no to tutaj bezpośrednio tej karty nie podłączysz. Musisz po prostu mieć jakąś przejściówkę, którą podłączysz, i to też jest pewien mankament. No, skoro mówimy o tych przejściówkach, o tych gniazdkach. To jest coś, co w pewnym momencie było dla mnie i dla innych użytkowników zaskakujące. Otóż ten port, czyli ten Thunderbolt 3, który tutaj mamy i USB, USB, USB 3, on działa w standardzie. USB-C 3.1, a nie USB 3.2. Jakie to ma dla nas znaczenie dla nas śmiertelników? Otóż, jeżeli ja tutaj podłączyłem dysk zewnętrzny, dysk Samsunga T7, który został stworzony pod architekturę USB-C 3.2, i dzięki temu może. Osiągać pełną swoją prędkość, to tutaj na tym laptopie osiągnie mniej więcej 70% swojej prędkości, dlatego że ten system rozpozna go tylko w tym standardzie niższym, czyli USB C 3.1. Także tutaj też miejmy świadomość, że jeżeli chcemy mieć szybkie dyski zewnętrzne, to prawdopodobnie będziemy skazani na kupowanie dysku, który ma już bezpośredni interfejs Thunderbolt 3. Natomiast te dyski na dzień dzisiejszy, które mają ten bezpośredni interfejs Thunderbolt 3, są zdecydowanie droższe niż te, które są na USB C 3.1 czy 3.2. Także tutaj ta implementacja USB-C też jest pewnym mankamentem tego laptopa. Podłączenie zewnętrznego monitora. Ci z Was, którzy są przyzwyczajeni do tego, że mają dwa albo trzy zewnętrzne monitory, to tutaj będą mieć wyzwanie. Dlatego, że tak po wyjęciu z pudełka możesz tutaj podłączyć tylko jeden zewnętrzny monitor. Jeżeli chcesz połączyć drugi trzeci, to możesz kombinować technologią Display Link, ale tak naprawdę producent przewidział tylko jeden monitor zewnętrzny, więc jeżeli w Twojej pracy potrzeba więcej niż jednego monitora zewnętrznego, to tutaj z tym laptopem będziesz mieć wyzwanie. Kwestia może bardzo techniczna, ale dla niektórych z was pewno ważna. Jeżeli miałeś na przykład starego Maca, starego MacBooka na platformie Intelowej, to mogłeś go tak skonfigurować, że dzisiaj się logujesz do systemu operacyjnego Maca, ale jutro na przykład potrzebujesz do Windowsu, bez administratorem i coś potrzebujesz zrobić w sieci w Windowsach na przykład, czy, czy w Linux. Otóż. Na tej architekturze, czyli w tym MacBooku Pro, który teraz jest sprzedawany na procesorze M1, nie ma możliwości skonfigurowania Windowsów jako drugiego systemu, do którego możesz ten system ładować. Tu możesz te Windowsy sobie zainstalować w takiej nakładce Parallels, czy gdzieś tam w tle Maca, możesz coś zrobić na Windowsach, ale nie masz możliwości mieć takiego e, dualnego butowania, że butujesz się albo na Maca, albo na Windows na tej maszynie. I to dla niektórych z Was może być ważna informacja, może być mankamentem. Dla mnie akurat nie, nie jest, ale podkreślam to, bo pytali mnie niektórzy. Na ten temat, a więc nie ma tej możliwości, żeby tutaj załadować Windows. Kolejnym argumentem, który może sprawić, że zastanowisz się, czy wchodzić w tę infrastrukturę, to jest to, że już naprawy, które będą robione tej maszynie, gdyby ci skończyła gwarancja, no to zwykle jesteś skazana, skazany na to, żeby naprawy robiła ci tylko firma Apple. No i z kolei serwis firmy Apple słynie z tego, że jest bardzo drogi. To znaczy jeżeli coś się zepsuje na przykład na płycie głównej, no to zwykle cała ta płyta, ten logic board po prostu będzie wymieniony. A z kolei jak pokazują doświadczenia jednego z youtuberów amerykańskich, którego regularnie oglądam, gdy on prowadzi w Nowym Jorku punkt napraw sprzętu Apple się zmaga z ogromnymi wyzwaniami. Bardzo trudno jest dostać części, bardzo trudno jest mieć wsparcie firmy Apple, żeby być takim niezależnym naprawiającym te, te komputery. Także licz się z tym, że w momencie, kiedy ktoś się zepsuje z tym komputerem także po gwarancji, no to prawdopodobnie prawa może być bardzo trudna, może być bardzo kosztowna, może się po prostu nie opłacać, albo będzie prawie, że niewykonalna dla tych Punktów prywatnych, punktów serwisowych, które gdzieś będą chciały Ci pomóc. Także tutaj też warto sobie zdawać sprawę z tego, że komputery, na przykład Windowsowe, będzie dużo łatwiej naprawić już pogwarancyjnie. Choć te podobno się tak bardzo nie psują, ale też ktoś powiedział: To jest mit. Trudno im powiedzieć, tak nie mogę potwierdzić, zaprzeczyć, jak się zwrócić uwagę na ten punkt konieczności naprawiania przez firmę Apple. Dziewiąty powód, który warto brać pod uwagę, to to, że jeżeli kupisz sobie laptopa, Apple i chcesz wejść w cały ekosystem Apple, czyli mieć też tablet Apple, czyli iPada, mieć też telefon Apple, czyli iPhone'a, które będą ze sobą dobrze współdziałać, to są bardzo kosztowne urządzenia. Mówiliśmy wcześniej, że w polityce cenowej firmy Apple nie ma przypadków i tak wszystkie elementy ich ekosystemu są kosztowne, więc licz się z tym, że już wchodząc w świat Apple, wchodzisz tak naprawdę w świat klientów, którzy nie są wrażliwi cenowo, mówiąc tak eufemistycznie. No i dziesiąty powód, który dla użytkowników Apple dla weteranów Maców jest oczywisty ale dla tych, którzy będą się przesiadać z Windowsów, warto o tym wiedzieć. Firma Apple używa swojego specyficznego formatowania twardych dysków. Czyli formatujesz dysk specjalnie pod Apple. Jeżeli formatujesz dysk wewnętrzny tego laptopa, to jest oczywiste, ale jeżeli masz dysk zewnętrzny, który podłączyłeś tutaj do swojego MacBooka i chcesz go też używać na przykład na Windowsach czy na Linuxie, to zdawaj sobie sprawę, że to formatowanie jest bardzo specyficzne. To znaczy firma Apple wypracowała bardzo dobrego systemu formatowania Dysku. On bardzo dobrze działa, ale minusem jest to, że on jest niekompatybilny z innymi systemami operacyjnymi. Także warto, mieć, warto to mieć na uwadze w momencie, gdy się przesiadasz na przykład z Windowsów na Maca, że te twoje dyski będą formatowane w inny sposób. Jest też format ExtFAT, który jest rozpoznawany i przez Maca, i przez Windowsy, ale jego osiągnięcia nie są ani idealne w Windowsach, ani w Macu. Także w zasadzie, jak już używasz Maca, to sobie formatujesz ten dysk zewnętrzny pod format makowy, żeby to najlepiej działało. I to były te powody, to było te 10 powodów, które mi przyszły na myśl, gdy chciałem Ci powiedzieć, dlaczego warto kupić MacBooka Pro, dlaczego jestem zadowolonym użytkownikiem, który od pół roku używa tej maszyny, ale też 10 powodów, które mogą Ci dać do myślenia i sprawią, że jednak sięgniesz po komputer innej firmy. Mam nadzieję, że było to przydatne, że tą przydatność potwierdzisz tutaj łapką w górę, polubieniem tego filmu. Zachęcam też do subskrypcji kanału, bo tutaj regularnie produkuję materiały, publikuję takie treści, które jak widzę są dla Was przydatne i pomocne. Wszystkiego dobrego, pogodnie, pozdrawiam.